takie bardzo przyjemne. W ogóle nigdy nie pomyślałam, że będziemy, wiecie, rozwodzić się nad rajstopami. Cześć wszystkim, witamy Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o rajstopach. O moim ulubionym elemencie w garderobie. Przetestowałyśmy, słuchajcie, na własnych nogach te wszystkie rajstopy, które mamy tutaj. Mamy 8 różnych rajstop. Zaczynając od bardzo delikatnych takich mgiełek cielistych, kończąc na bardzo kryjących, wręcz termicznych rajstopach. Wybrałyśmy takie, które były najbardziej popularne na rynku, żeby je przetestować, ponosić. Niektóre się nam jak to się mówi? Zrobiły się oczka. Niektóre prały się fajnie, niektóre mniej. Więc zaczynamy może od tych najbardziej delikatnych, czyli cielistych. Tak, pierwszymi rajstopami, które zakupiłam do testów dla nas, były rajstopy marki Calzedonia i to jest Resistant Tights 8, czyli ja bardzo delikatne. Mamy ten sam kolor golden, Kasia ma S-kę, ja mam M-kę. I moim zdaniem, testując te rajstopy, widać tą jakość, bo te rajstopy Calzedoni kosztują 49,90, więc jak za rajstopy? Sporo, za takie cienkie dużo rajstopy. Za rajstopy mgiełki, bo to jest ósemeczka, czyli tak naprawdę rajstopa, która imituje Wam gołą nogę. Widzicie, to powiem Wam tak, ja osobiście nie przepadam za takimi cienkimi rajstopami i zawsze, jeżeli mam wybrać gołą nogę, to zawsze wybiorę gołą nogę niż rajstopę. Nie przepadam, jest mi w takich rajstopach właśnie niewygodnie, nawet jeżeli byłam na weselu w październiku, to też miałam gołą nogę, ale stwierdziłam, że przetestuję te rajstopy, nawet wiecie, dla sprawdzenia po prostu siebie, może po prostu na rynku jest coś już nowszego, a nie takie, wiecie, starodawne babcine rajstopy i jestem naprawdę bardzo mocno pozytywnie zaskoczona, bo rzeczywiście jak założyłam te rajstopy, to tak naprawdę z daleka w ogóle nic nie widać, że mamy tą rajstopę. Oprócz tego, że świetnie wyglądają na nodze, to one też bardzo mocno tak zasysają nogi, tak po prostu optycznie też wyszczuplają. Jedyny taki minus jest tego, że jej się bardzo ciężko zakłada, że to są rajstopy, które... Uwaga na paznokcie też. Koniecznie, bo bardzo ciężko zakłada, one są takie po prostu, wiecie, takie, zakładacie te rajstopy i one od razu jakby zasysają te nogi. To jest w ogóle całkowity inny rodzaj rajstop niż na przykład takie, które się kupuje w kiosku ruchu za 5 zł, to w ogóle jest całkowicie inna technologia moim zdaniem. Jeżeli chodzi o oczka, to ja w tych rajstopach zrobiłam 2 dziury przy zakładaniu. Nawet są. Ale te oczka nie idą dalej. Po prostu zatrzymuje się ta dziura i oczko, tak jakby wiecie, nie idzie dalej. Chodziłam w tych rajstopach cały dzień i nic więcej się z nimi nie stało. I z mojej strony, bo mamy ten sam model, bardzo na duży plus jest ten pas. Jeżeli chodzi, za chwilę będziemy mówić o rajstopach Gatty. Jeżeli chodzi o Calzedonię, moim zdaniem to jest ogromny plus, dlatego że ja mam wieczny problem z rajstopami, że jeżeli ten pas jest bardzo wąski, czyli malutki, to wbija mi się w brzuch i jest pieruńsko niewygodne i niekomfortowe. Tutaj tej sytuacji nie mamy, bo Calzedonia ma dosyć taki szeroki ten pas, który ładnie nam tutaj na brzuchu się układa. Dla mnie na plus na pewno też jest kolor i jest to, że one mają takie wykończenie... Na pewno nie jest błyszczące ani matowe, tylko się na takim wykończeniem satynowym. Tak. Bo my nie lubimy takich, wiecie, matowych, babcinych rajstop, ale też nie lubimy takich, wiecie, błyszczącej lajkry z kilometra i tutaj wykończenie jest naprawdę idealne i ten splot oczek jest naprawdę bardzo ładny. Taki subtelny, widać, że te rajstopy nie są takie, wiecie, z kiosku, tylko to są porządne, naprawdę bardzo ładne rajstopy, dające naturalny efekt. Te rajstopy zdecydowanie są takimi rajstopami, które nie rzucają się w oczy. One naprawdę z daleka imitują gołą stopę, gołą nogę. Tylko to już jest w Waszej dziewczyny kwestii, czy wolicie wyjść z gołą nogą, czy wolicie bawić się w ósemki, bo rajstopy ósemki to jest praktycznie mgiełka. One nie zagrzeją nam nic, nie będą dawać nam ciepła, to jest tylko i wyłącznie wrażenie estetyczne, takie wrażenie, na przykład przy deskodzie, że rajstopy muszą być, wiecie, te całe historie, ale nie zagrzeją nas. Niemniej jednak, jeżeli rajstopa cienka daje Wam poczucie, że macie coś na nodze, jest Wam wygodnie i odrobinę cieplej, to jak najbardziej. Ja te Calzedonie bym gorąco poleciłam, bo nosiły się świetnie. Czy myślisz, że cena 49, tak? 90 kupiłabyś drugi raz te rajstopy? Wiecie co, one też, ja prałam raz, piorą się naprawdę oczywiście w woreczku wszystko tak jak trzeba. Ja myślę, że tak 39 to by było spoko. 5 dych to jest jednak dużo, jak za rajstopy, które porwą się tak jak u Kasi. Ja je porwałam przy zakładaniu, więc tutaj ból, no bo 5 dych jestem w plecy. Ale powiedzmy, jeżeli tak, ktoś potrzebuje ładnych rajstop, lubi cienkie rajstopy, ósemki, subtelne, naturalne, idzie na przykład na wesele, nie chce mieć gołej nogi, to bym je kupiła. Tak. Jeżeli lubicie mieć, w sensie nie sprawia Wam różnicy, czy macie gołą nogę, czy macie ósemkę, no to idźcie z gołą nogą.
Tak, ja bym poszła tak. Z ja dla porównania, żeby mieć jakiekolwiek rozeznanie, kupiłam też rajstopy Gatty i to jest model Fortissima, kolor golden. Tutaj uwaga od razu jest taka, że najbardziej popularnym kolorem z Gatty z tego modelu jest kolor Dino chyba, który niestety był wykupiony, więc nie miałam okazji go przetestować, ale był bardzo, bardzo, bardzo polecany przez dziewczyny jako imitujący gołą nogę, więc to tak tutaj od razu powiem. Ja miałam kolor golden i teraz tak, to też są rajstopy, które mają tą technologię, że jeżeli zrobicie oczko, to nie leci wam przez całą rajstopę, tylko to oczko zostaje w miejscu. To już nie są te czasy, pamiętam jeszcze jak byłam dzieckiem, że się lakierem. W każdym razie, wracając do rajstop kolor golden, ja zawsze jestem M-ka w rajstopach. I teraz tak, tak jak mówiłam wcześniej, tutaj widzicie ten wąziutki, widzisz Kasia? Mówiłam ci tak. O tym. Porównaj. Mamy ten wąziutki paseczek, jeżeli chodzi o Gatte, Calzedonia ma zdecydowanie bardziej szerszy i taki bardziej dostosowujący się do ciała. Tutaj ten pas jest taki trochę wrzynający się i to było widać od razu. Teraz tak, jeżeli chodzi o kolor, on jest bardzo ładny, bo tutaj nawet porównując do Calzedonii jest bardzo ładny, złocisty. Rajstopa rzeczywiście imituje kolor gołej nogi, ale moim zdaniem większość, praktycznie wszystkie rajstopy, które Gatty testowałyśmy, są bardzo, bardzo matowe. Tak, matowe. Są tak matowe, że kompletnie żadnego błysku satyny tam nie znajdziecie. I wiecie co, i teoretycznie jakbyście kupiły sobie te matowe na przykład jednego dnia, a tydzień później na przykład, nie wiem, z Calzedonii, to pewnie byście nie zauważyły różnicy, jaka jest pomiędzy tymi rajstopami, ale my, ze tego, że miałyśmy na jednej nodze jedną rajstopę, na drugiej drugą rajstopę, to jesteśmy w stanie po prostu określić to, że rzeczywiście jest ogromna różnica. Jest różnica dla mnie i czarne, i cieliste rajstopy od Gatty są matowe, tam nie ma żadnego wykończenia, ale wszystkie te rajstopy na przykład z Calzedonii albo z Merlin mają taką delikatną satynową poświatę, że ta rajstopa jest taka atrakcyjna, taka gładka. A rajstopy z Gatty są w 100% matowe moim zdaniem, tam nie ma błysku i te oczka są tak splecione, że widzę różnicę między Calzedonią a Gattą. Jak się porówna rzeczywiście, mamy na jednej nodze jedną rajstopę, na drugiej drugą, to widać tą różnicę. Normalnie w sklepie pewnie nikt by nie zauważył różnicy. Ale my widzimy, Gatta jest super, super matowa. Nawet w kierunku takich bardziej rajstop matowych, które na przykład noszą nasze babcie, które są takie rajstopową, taką wiecie, kompletnie nieelastyczną, tylko taką matową. Ale też nie aż tak bardzo. Nie aż tak ale bardzo. Matowa. Ale jest matowa. No i oczywiście tutaj duży plus dla Gatty jest taki, że Gatta kosztuje 21 złotych. Złotych. Ale porównując do Calzedonii, mając te dwie pary, wybrałabym Calzedonię, bo moim zdaniem widać tą jakość. Idźmy teraz o krok dalej i przechodzimy już do rajstop czarny, bo stwierdziłyśmy, że kolor czarny jest najbardziej popularny, jeżeli chodzi o jesień, zimę i tutaj dziewczyny myślę, że będziecie poszukiwać różnych rajstop. Może ja zacznę od moich. Ja mam tutaj rajstopy marki Gatta, Body Shaper i Esso i są to rajstopy w kolorze Nero 20. Ja mam rozmiar S. I słuchajcie, zacznijmy może od tego, że te rajstopy są super, super, super wysysające nasze ciało i ja je naprawdę z wielkim trudem zakładam. Ja też nie wiem o co chodzi, ale te rajstopy tak jakby z taką nowszą technologią całkowicie inaczej się zakłada, na przykład takie najzwyklejsze rajstopy z Tesco czy Biedronki. To jest w ogóle, dla mnie jest ogromna różnica. Bo one modelują. One modelują, są naprawdę bardzo mocno modelujące. I teraz tak, mamy tutaj splot dosyć taki cienki, tak jak widzicie, czyli prześwitują nam prześwituje nam skóra, można takie rajstopy na przykład zakładać do spódnicy, do jakiejś sukienki, ale ogromnym plusem jest tutaj ta część majtkowo-udowa, tak powiedzmy, bo te rzeczywiście, ta część rajstop bardzo mocno wysmukla nasze uda i nasze pośladki i brzuch. Tutaj mamy bardzo cienką 20 rajstopę, tutaj mamy bardzo mocny, elastyczny materiał, który nam tak super wysmukla sylwetkę, że rzeczywiście tutaj jest napisane Body Shaper, to rzeczywiście ta sylwetka jest bardzo fajnie, wiecie, wysmuklona, podkreślona. Ja jestem naprawdę zachwycona tymi rajstopami. One kosztowały około, jest na chyba 19 zł. Ja myślę, że Wam tutaj będziemy pisać ceny tych rajstop, żebyśmy się nie pomyliły. Tak. No, ale uważam, że jeżeli chodzi o rajstopy 20, świetna jakość, dobra cena, to te Gatta polecam Wam, ale nie wykupcie wszystkich. Kolejne rajstopy, idziemy już dalej, to również będą rajstopy czarne, tylko już 40 i 50. Ja mam rajstopy Merlin Silk Touch 40. One kosztowały 15 zł, one są chyba dostępne w drogeriach, więc spokojnie możecie je kupić. I teraz tak, oni tutaj opisują te rajstopy Merlin jako rajstopy matowe z dodatkiem protein jedwabiu. Tylko, że te rajstopy nie są matowe. Tak jakby porównując do matu Gatty. Tak, Gatta ma naprawdę bardzo matowe rajstopy.
I rzeczywiście te twoje Merlin, one będą miały delikatny taki... No ten taki jedwabisty połysk, tak, jak nawet dotkniecie tych rajstop, one są takie gładkie, tak. Podczas gdy gatta ma jest takie matowa. Matowe, taka... kropowate. Takie o, kropowate. A tutaj jest taki gładkość. Smooth, takie bardzo w ogóle nigdy nie pomyślałam, że będziemy, wiecie, rozwodzić się nad rajstopami. Ale wiecie, nawet nie zdawałam sprawy, że na rynku jest taki wybór rajstop, że technologie poszły tak po prostu do przodu. To nie są już takie, wiecie, rajstopy najtańsze z Tesco czy z Lidla, że obojętnie, ważne, że tam gdzieś do 10 zł, no, jest masa, a te technologie naprawdę poszły do przodu. Tak. Ale wracając, słuchajcie, do rajstop Merlin, jeżeli chodzi o górę, tutaj nie mamy żadnego wzmocnienia, więc na tle gatty trochę blado to wypada, tak. Niestety. Jeżeli chodzi o splot, jest bardzo ładny, naprawdę mi się te sploty podobają Merlin i to nie są rajstopy matowe, one w dalszym ciągu mają tą taką satynową powłokę i to widać na nodze, że pod kątem ten połysk jest taki minimalny, ale taki widoczny. Bardzo ładny. Bardzo ładne. No troszkę ta góra jest niewygodna. Nie są jakieś takie lotne te rajstopy, ale tutaj w dalszym ciągu 14 zł wygrywa, więc jeżeli szukacie zwykłych rajstop, po prostu czarnych, kryjących, bardzo dużo używacie rajstop, po prostu zużywacie, nie wiem, niszczą wam się i tak dalej, to spoko bym zainwestowała. Ale nie wyróżniają się niczym. Tak jakby są... Takie są normalne. Takie okej. Okay. Więc ale nie będziemy więcej się rozwodzić. Myślę, że znacznie lepsze i fajniejsze jest to, by będą te gatty Bye Bye Cellulite. I tutaj mamy 50. Czyli nie masz celulitu. Nie mam celulitu po 4 tygodniach. Podobnie tam mam już wszystko mi zniknąć. Więc zero ćwiczeń, wiadomo, zwęży mi się objętość. Rajstopa i już. Rajstopa zakładam i nie muszę ćwiczyć. Mamy taką dodatkową warstwę wyszczuplającą i modelującą nasze nogi. Jeżeli chodzi o wykończenie, jest matowe. Teraz to jest takie dosyć chropowate, ale one są też tak jakby grube, ciepłe, idealne na jesień, na zimę, do różnych stylizacji. Czyli tu mamy wszystko. Mamy tu grubość mamy wszystko. I mamy modelowanie. Mamy modelowanie, jest jakość, jest też dobra cena, bo kosztuje 25 zł, więc teoretycznie te rajstopy gatty nie są złe. One są tak jakby jakość i cena idzie w parze. Tak, no tylko są tanie. Jeżeli lubicie jakby na przykład te bardziej takie satynowe wykończenie, no to trzeba po prostu sięgnąć albo po Calzedonie, albo po te Merlin. Chociaż wydaje mi się, że te są fajniejsze od Merlin. Nie, bo ta góra jest super. Merlin jest super, nie. Jest wyszczuplająca, jest taka, wiecie, zasysająca. Te nogi są tak jakby, wiecie, w ryza, one są wymodelowane. Jak nawet idę, no to moje mięsie na udach, jak po prostu to wszystko widać. Tam wszystko pracuje, jest wszystko tak jak powinno być. Optycznie wyszczuplają nogi, to jest takie smooth bym to nazwała. Wiecie, co chodzi? Ale rzeczywiście no, pomagają w walce z celulitem. No nie, tutaj jest, wiecie, to już jest takie, wiecie, naciągane. Chociaż rajstopy są naprawdę bardzo fajne. Myślę, jakbym miała porównać rajstopy Merlin za 14 zł, a rajstopy Gatty za 25, tak. To zdecydowanie lepiej dołożyć dychę i mieć to wzmocnienie niż takie zwykłe rajstopy. No, takie zwykłe. To na pewno. Okej, okay, ale mamy jeszcze na sam koniec kolejną grupę rajstop. Tak jest. Mamy minus 20, minus 40. But winter is coming. We know what's coming with it. We can't face it alone. Nie patrzymy na to, jak wyglądamy, ma być nam ciepło, przyjemnie. Tak. To wtedy sięgamy po rajstopy. Justyna ma z Szola. Ja kupiłam rajstopy z Lidla, znalazłam. Tak. Tej seria Esmara. Ja mam Light Legs i to są rajstopy uciskowe. 60. Kasia ma chyba setkę. Ja mam setkę. To setkę. Już jest taki większy kaliber. Tak. I teraz tak, może powiem o tym. To są rajstopy ocieplane. Grube, czarne. One kosztowały albo 13, albo 18 tych widmów. Nie jestem, już teraz nie pamiętam. I mamy tutaj taką dodatkową warstwę ocieplającą, polarową. I ja te rajstopy będę nosiła w zimie, jak będziemy u nas w Polsce minus 20 i na przykład będę sobie chciała założyć dżinsy, albo na przykład jakieś materiałowe spodnie, albo raczej spodnie, w sensie pod spodnie będę zakładała. Nie będę patrzona na to, jak wygląda, po prostu ma być mi najzwyczajniej ciepło. I właśnie po te rajstopy będę sięgała. One są takie bardziej jak w stylu takich leggingsów, są bardzo przyjemne. Myślę, że nawet można na przykład nałożyć jakąś taką, nie wiem, dłuższą bluzę zakrywającą nam pośladek, albo jakiś taki sweter wełniany i można śmiało w nich po prostu chodzić po mieszkaniu, bo są naprawdę bardzo przyjemne. Delikatny materiał, mamy takie wykończenie matowe, ale też nie aż takie matowe jak grube, okropnie. Takie... Są bardzo grube, to jest setka, ciepłe rajstopy. Czy do sukienki? Raczej nie. Wiecie, tak w sensie, że na przykład do spódnicy sukienki raczej nie, albo ale... taki gruby sweter, gruby, no, gruby, taki gruby, nie? Taki bardziej cozy, wiecie, przy kominku sobie siedzimy i tutaj, wiecie, mamy rajstopy i tutaj tylko sweter.
pod spodem, wiecie o co chodzi. Light legs. I to są rzeczywiście rajstopy uciskowe. Jeżeli wyciągniecie je tak naprawdę z opakowania, to już Wam się rzuca w oczy, że te rajstopy są strasznie chudziutkie. I nie lada wyczynem jest, żeby je po prostu założyć na nogi, bo są bardzo mocno uciskowe. Jeżeli szukacie rajstop, które rzeczywiście Wam bardzo mocno wymodelują nogi, to też to są rajstopy z tej dziedziny. Góra, jak widzicie, jest tutaj wzmacniana, bo tutaj mamy taki jakby paseczkowy materiał, paseczkową wstawkę, która bardzo ładnie nam modeluje górę i są, mam wrażenie, niezwykle wytrzymałe. Nie miałyśmy tak dużo czasu, żeby przetestować te rajstopy miesiącami. Nosiłyśmy po kilka razy te rajstopy, ale mam wrażenie, że rzeczywiście widać, że są bardzo trwałe. I tutaj Kasia zauważyła na samym początku, że one są tak jakby odrobinkę w kolorze grafitowym. Tak, ale to tylko dlatego, że jak porównamy, wiecie, rajstopę do rajstopy, to teoretycznie one są czarne, ale przy tej czerni one są bardziej grafitowe. Tak, odrobinkę nie jest to taka głęboka czerń. W dalszym ciągu uważam, że to są dobre rajstopy. Rajstopy są bardzo wygodne, nie zauważam, żeby mi się jakoś ślizgały, przemieszczały, one trzymają się nogi. I jak nawet założyłam, patrzyłam na swoje nogi, tak porównywałam, to one rzeczywiście te uda tak, wiecie, nie latają. Nie chlupią, tylko one są zbite. Tak, one są te rajstopy to są takie wiecie, ściśnięte, takie trzymają się w ryzach. Tak, ale mimo wszystko tak jakby też nie są niewygodne, w sensie, że pod koniec dnia czujecie, że coś się dzieje z waszymi nogami, że są jakieś napuchnięte, nie ma takiego efektu. Są bardzo komfortowe, grube, bo tutaj mamy 60, więc to są grube rajstopy. Poleciłabym je. I teraz tak, wbrew pozorom, bo wiem, że bardzo dużo osób, ja też pamiętam wśród naszych koleżanek była taka opinia, że dużo osób bardzo lubi czarne kryjące rajstopy. Co ja też lubię. Spoko, ja też lubię. One są komfortowe, w ogóle Kasia miała taki kiedyś etap, że wolała tylko i wyłącznie czarne kryjące, inne w ogóle nie wchodziły tak, w grę. Tak, i nawet jeżeli, tak jak mówiłam, miałam iść na przykład na wesele, nie, w październiku czy w listopadzie, założyć 15 albo 8 rajstopy, to ja powiedziałam, że ja wolę iść z gołymi nogami. I rzeczywiście szłam z tymi z gołymi nogami. Co odchorowałam później, to było moje, ale poszłam z gołymi nogami i jeżeli mam wybrać rajstopy, to raczej zawsze będę wybierała te grubsze, bo one są po prostu wygodniejsze, przyjemniejsze, chociaż one nie zawsze będą pasować do naszej stylizacji. No niestety tak jest, że czarna, gruba rajstopa sprawia, że nasze ciało czasami jest takie za mocne, tak, jeżeli chodzi o te dolne partie i czasami nie będzie nam tutaj tak idealnie pasować i czasami będzie tak, że lepiej by się sprawdziły te cienkie rajstopy, na przykład przy przypadku jakichś sukienek beżowych, albo przy przypadku, nie wiem, na przykład stylizacji sylwestrowej, czyli mamy na przykład sukienkę cekinową, to dużo lepiej będzie wyglądała taka na przykład taka cienka rajstopa, a nie na przykład czarna 50. Więc tutaj mi się też wydaje, że trzeba też dobrać odpowiednie nasze rajstopy do danej stylizacji. I do okazji. Mhm. I też weźcie dziewczyny pod uwagę, że w internecie jest bardzo dużo stylizacji z gołymi nogami, ale często jest tak, że to jest internet, życie pisze swoje realia i często jest tak, że na dworze nie wyjdziemy z cienką rajstopą, musimy te rajstopy zamienić na coś cieplejszego i też kwestia jak się poruszacie, bo ja sobie nie wyobrażam stać o 6 rano czekając na tramwaj w cienkiej rajstopie, a często dziewczyny przemieszczają się samochodami. To jest tak jakby jedna skoczyć, kwestia. Wyskoczyć i tyle. A druga jest też kwestia taka, bo nawet dzisiaj widziałyśmy komentarz właśnie od dziewczyny naszej Wickim, która napisała, że jak to jest, że właśnie wy dziewczyny robicie sobie zdjęcia z gołymi nogami, na przykład jesienią czy zimą, ale też trzeba wziąć pod uwagę skąd jest to zdjęcie i skąd pochodzi dana dziewczyna. Na przykład jeżeli to zdjęcie jest na przykład robione we Włoszech albo na przykład, nie wiem, w Hiszpanii, to gdzie jest tam ciepło. Zima jest całkowicie inna i one na przykład mogą sobie pozwolić na to, że zakładają na przykład gołe nogi, kozaki, sukienkę i płaszcz i na przykład jest tam ciepło, a u nas w Polsce nie wyskoczymy w zimie z gołymi nogami i w cienkiej sukience w płaszczu, bo nam po prostu będzie zimno, więc tutaj wiadomo, dziewczyno, musimy brać poprawkę, musicie nam dać na to poprawkę, że internet to internet i zdjęcie, a rzeczywistość jest całkowicie inna, no ale dobrze, no ale powiedzmy teraz gdzie, z czym, jakie rajstopy założyć, wiecie co, naprawdę, jak ty byś to zrobiła? Ja myślę, że trzeba się odrobinę przekonać też w kierunku cienkich rajstop, na przykład czarnych, mogą to być 20, bo one są takie też seksowne, to jest taka rajstopa, która wiecie prześwituje trochę niby noga, coś widać, trochę niby nie. Ale też jest w miarę ciepła, oczywiście w cudzysłowie, bo dwudziestki są już takie konkretniejsze, że jest w stanie Wam delikatnie tą nogę jakoś otulić i my postaramy się zrobić Wam porównanie, że czasami naprawdę warto postawić na te dwudziestki czarne niż na takie mocno kryjące pięćdziesiątki, bo te rajstopy pomimo, że są modelujące i pomimo, że są czarne, to one, tak jak Kasia mówiła, potrafią przytłaczać i robią z nas takiego kloca, a możemy dodać cienką rajstopę i wyglądać bardzo kobieco i tak leciutko. Ale z drugiej strony to jest kwestia Waszych preferencji, co lubicie nosić i czy na przykład to, że wolicie, żeby Wam było ciepło, jest ważniejsze od tego, jak wyglądacie. Także to tak naprawdę jest wszystko kwestia dopasowania do Waszych indywidualnych potrzeb.
I na przykład jakbym wybierała się na jakąś randkę, na jakąś imprezę, założyć cielistą rajstopę z sukienką i z botkami, wskoczyć do taksówki, wyskoczyć, wejść do lokalu i wrócić do domu, nie jest to dla mnie problemem, zrobiłabym to, więc te cieliste rajstopy z Calzedonii będą w mojej szafie, bo naprawdę są świetne. Ale na przykład jeżeli ja miałabym wstać o 6 rano, iść na przystanek, potem jechać tym autobusem i do pracy, nie wiem, na 7 czy 8, to raczej wybrałabym grubsze rajstopy, po to, żeby było mi ciepło. Wiadomo, że starałabym się do tych rajstop dać odpowiednią stylizację, żeby to jakoś wyglądało, żeby to miało ręce i nogi, bo tak naprawdę wystarczy odpowiednie jakieś tam dodatki, ubrania i da się stworzyć fajną stylizację też z grubymi rajstopami. To nie jest tak, że my nagle już, wiecie, rzucamy grube rajstopy, tylko teraz cienkie. Absolutnie nie, bo ja chodziłam całe życie w grubych rajstopach, bo po prostu lubiłam, było mi w nich wygodnie, ciepło i wydawało mi się wtedy, że moje stylizacje są ok. Tak. Mi się podobały. Znaczy, też warto pamiętać o tym, że moda nie zawsze idzie w parze z ciepłotą i z wygodą. Wręcz powiedziałabym, że przeciwnie. Nigdy. Nie zawsze jest tak, że moda jest wygodna, ciepła i taka, wiecie, odpowiednia. Moda i trendy to jest moda i trendy, a czasami wygoda i minus 30 w zimie to jest to minus 30. Więc musimy po prostu, wiecie, no tak logicznie patrzeć na to. Aczkolwiek, tak jak Kasia powiedziała, da się. No tak jak mówiłam, wydaje mi się, że te cienkie rajstopy i dwudziestki i te cieliste są... Dobrze jest mieć w szafie, ale też te na pewno rajstopy z Szola będę używać, tak, jak będzie zimno, więc myślę, że wszystkie tutaj rajstopy, które przedstawiłyśmy, znajdą swoje miejsce. I zastosowanie. Dokładnie. Słuchajcie, kończymy ten wspaniały odcinek o moim ulubionym elemencie garderoby. Powiem Wam szczerze, że poszło na mnie najgorzej. Nie poszło na mnie najgorzej, ale ja raczej będę się trzymała tych czarnych rajstop, bardziej tej dwudziestki czarnej z gaty niż tych takich cienkich, cielistych. Raczej zdecydowałabym się, że rajstopy w sprayu i idę niż te cieliste, ale to ja jestem sobą, w sensie, wiecie, ja jestem jaka jestem i ja bardziej bym wybrała te grubsze, bo są wygodniejsze, fajniejsze. Chociaż te dwudziestki z gaty naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Dobra, słuchajcie, dajcie oczywiście znać na dole, jak Wam się ten odcinek podobał, bo widziałyśmy, że potrzeba była rajstopowego odcinka. Nigdy w życiu nie myślałam, że zrobimy taki odcinek, ale powstał. No i tyle. Dajcie znać też, jakie macie pomysły na nowe filmy, takie typowo jesienno-zimowe. Na pewno będzie zimowy odcinek o termicznej odzieży, czyli jak ubierać się, żeby łączyć właśnie tą modę i to poczucie komfortu. Dzisiaj już kończymy, żegnamy się i całujemy i do zobaczenia. Pa!